W tym roku powiatowo-gminne dożynki odbyły się w Osieku nad Notecią w gminie Wyrzysk. W programie Święta Plonów nie mogło zabraknąć korowodu dożynkowego, w którym uczestniczyła orkiestra, poczty sztandarowe oraz delegacje niosące dożynkowe wieńce. Barwny korowód, przepiękne wieńce dożynkowe to tylko niektóre atrakcje, jakie można było zobaczyć w Osieku nad Notecią. Korowód przeszedł od ulicy Głównej do osieckiego stadionu, na którym odbyły się występy muzyczne oraz taneczne. Po drodze na stadion można było podziwiać liczne dekoracje przygotowane przez mieszkańców specjalnie na tą okazję. Kiedy korowód dotarł na miejsce, nastąpiła część oficjalna dożynek, na której gospodarze uroczystości, starosta Pilski, Franciszek Tamas, burmistrz Wyrzyska, Bogusława Jagodzińska oraz sołtys Osieka nad Notecią, Ewa Pawlaczyk, powitali wszystkich. Było także dzielenie chleba oraz konkurs na najładniejszy wieniec. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę do późnych godzin nocnych. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu pilskiego. Kolejne powiatowo-gminne dożynki organizowane przy pięknej gminie Wyrzysk. Jak widzimy, pogoda dopisuje, jest znakomita frekwencja. Frekwencja ludzi, którzy, jak domniemywam, chcą przede wszystkim podziękować rolnikom za ich całoroczny trud, pracy na roli. Powiem tak, to święto jest magiczne, to święto ma coś w sobie. Pamiętam właściwie od dzieciństwa, że święta były, jak są i jak myślę, nigdy nie znikną. Rozmowy odnośnie organizacji dożynek odbyły się już w styczniu tego roku. Osiek nad Notecią został wybrany, ponieważ jest to największa wieś w regionie. Ze względu na to, że ja jako wicestarosta jestem też odpowiedzialny za przebieg dożynek, także w moim odczuciu te dożynki spełniają moje oczekiwania i oczekiwania społeczne. One były przygotowywane przez okres około miesiąca czasu. Rzeczywiście spotykaliśmy się już w styczniu i w lutym, żeby zaplanować wszystkie szczegóły, zamówić zespoły, akurat te, które ładnie śpiewają, bo to jest problem czasu i terminu. Osiek został wybrany specyficznie dlatego, że to jest największa miejscowość w gminie Wyrzysk. Ma piękny stadion. Myślę, że zawsze w nowej kadencji jest problem, gdzie te dożynki rozpocząć. My nie patrzymy na to gdzie, po prostu jedziemy zgodnie z harmonogramem poszczególnych gmin, jak one przebiegają. W tym roku akurat przypadło na gminę Wyrzysk i myślę, że odbywają się one w bardzo pięknej pogodzie, ale w trudnych warunkach rolniczych. Organizacja, jak i dekoracje świetnie oddały klimat dożynkowy. Przybyli goście dobrze się bawili, a przecież przy obchodach Święta Plonów o to właśnie chodzi.